Ja nazywam się Michał Stepaniak, przyjechałem do Państwa z Lublina celem przedstawienia kondycji współczesnego polskiego ruchu narodowego, w szczególności w ujęciu narodowo-socjalnym. W tym celu posłużę się taką politologiczno-marketingową metodą analizy SWOT, czyli z angielskiego strength, weakness, opportunities and threatness, czyli silne strony, słabości, szanse i zagrożenia. No i przejdę do takiego wstępu teraz. Na kanwie sukcesów wielotysięcznych marszów stało się jasnym, że w Polsce istnieje znacząca grupa osób o profilu narodowo-konserwatywnym. W szczytowym momencie na Marsz Niepodległości przyjeżdżało ponad 100 tysięcy osób. Wydawać by się mogło, że taki sukces przełoży się na sukces wyborczy ruchu narodowego, który w oczywisty sposób utożsamiany jest z tym przedsięwzięciem. No, tak się niestety albo na szczęście nie stało. Ruch narodowy startował samodzielnie w wyborach do Europarlamentu oraz w późniejszych wyborach prezydenckich wystawił swojego własnego kandydata, Mariana Kowalskiego. Następnie utworzył koalicję z Januszem Korwinem-Mikke oraz rozłamowcami z partii Pawła Kukiza, takimi właśnie jak pan Leroy czy Jakubiak. W każdym razie wszystko to odbyło się zmiernym efektem. No i co jest największą przyczyną niepowodzenia polskich narodowców w ich bataliach wyborczych? Ruch narodowy już na samym początku swojego bytu politycznego miał problemy z określaniem się, po czyjej stronie stoi. Czy stoi po stronie klasy pracującej, rolników, miejskiego prekariatu, czy też może stoi w jednym szeregu ze współczesną arystokracją i burżuazją, czyli przedsiębiorcami. Polityczne alianse z kapitalistami nie sprzyjały upozycjonowaniu ruchu narodowego jako partii chroniącej, broniącej interesów polskiego narodu, a praktycznie całość elektoratu takiego socjalno-patriotycznego przyjęło Prawo i Sprawiedliwość. By polski ruch narodowy miał jakiekolwiek szanse zaistnieć i walczyć o swoje ideowe pryncypia, musi realizować interesy narodu, interesy wszystkich Polaków, a nie tylko wąskiej grupki najbogatszych osób. Odpowiedzią właśnie na takie potrzeby jest praca polska oraz uwspółcześniony dorobek polskiego przedwojennego ruchu narodowo-socjalnego. Przejdźmy jednak do meritum tematu i do odpowiedzi na pytania, jak wygląda kondycja polskiego ruchu narodowego bądź też socjalnarodowego w tym ujęciu. Zacznijmy może od jego silnych stron, to na pewno będzie weselsze. A więc jak wygląda współczesny ruch narodowy? Współczesny ruch narodowy, socjalnarodowy złożony jest przeważnie z młodych osób. Zaobserwować to możemy tutaj, między innymi na sali. Ciekaw jestem, czy jest tu ktoś, kto ma więcej niż 35 lat. Okej, mamy trzy osoby, ale 35 lat to jest w sumie taka pierwsza, druga młodość, no druga młodość w sumie. Także dalej można powiedzieć, że 35 lat to jest pewna młodość. Z czym wiąże się młodość? Młodość wiąże się z tym, że ludzie są wypełnieni zapałem, zaangażowaniem, są w stanie dużo poświęcić dla idei, w które wierzą. Mają bardzo dużą motywację, są w stanie pojechać czasami setki kilometrów na jakąś manifestację istotną dla nich. Są w stanie poświęcić własne pieniądze na jakiś tam aktywizm, a własne pieniądze w sytuacji, gdy sami tych pieniędzy na przykład za dużo nie mają, prawda? Muszą sobie czegoś odmówić. Co jest drugą siłą polskiego ruchu narodowego, to jest to, że polska lewica jest słaba w dzisiejszych czasach. Polska lewica nie koncentruje się zupełnie na interesie klasy pracującej, na interesie zwykłych ludzi. Oni nimi w sumie gardzą. To dzisiejsza lewica, czy to w wydaniu partii Razem, czy to w wydaniu partii Biedronia, to jest tak naprawdę taki cyrk różnych wynaturzeń, różnych hipsterów, którzy tak naprawdę gardzą plebsem, jak to nazywają, Januszami, Grażynami. Oni tymi ludźmi gardzą, oni nie walczą o ich interesy. Jest trochę osób, które faktycznie mają to na uwadze, jak na przykład Piotr Ikonowicz, ale on jest takim Korwinem polskiej lewicy i niestety, albo na szczęście, nie może się przebić z tym, co mówi
do szerszego audytorium. Jest też SLD, który jest takim, można powiedzieć, skansenem post-PZPR-owskim, który w sumie to też nie za wiele z prawdziwą lewicą nie ma wspólnego. Co jest kolejną siłą Polskiego Ruchu Socjalnarodowego, to jest to, że obydwa podmioty, czyli naród i społeczeństwo, w Polsce są pojęciami mniej więcej, a właściwie to w 97% tożsamymi, ponieważ Polska jest krajem bardzo homogenicznym, przynajmniej do niedawna była. 97% osób mieszkających tutaj to byli Polacy. Teraz niestety ciężej jest trochę dostać takie dane, które powiedzą nam dokładnie, ile tu mieszka Polaków, a ile osób to imigranci, ale podejrzewam, że za w najbliższym czasie będą takie statystyki. Także też warto tutaj zwrócić uwagę, że większość Polaków, większość z tych 97%, to są ludzie pracujący, a nie ludzie dający pracę. Więc siłą rzeczy, jeżeli Polski Ruch Narodowy chce uderzać do swojego elektoratu, powinien przede wszystkim uderzać do większości, czyli do Polaków, do osób pracujących. No i co jest kolejną siłą naszego ruchu, co jest taką sprzyjającą okolicznością, to jest to, że na tle Zachodu, na tle Unii Europejskiej wciąż jesteśmy społeczeństwem tradycyjnym i konserwatywnym i dzięki temu jesteśmy bardziej zdolni do obrony istotnych dla nas wartości. No i jest potencjał na zdobycie elektoratu. Teraz już trochę odejdę od tych silnych stron i przejdziemy do rzeczy nieco bardziej dołujących. Przejdziemy do słabości. Wspomniałem o tym, że młodość jest atutem tego ruchu, ale jest również jego słabością. Z czym wiąże się młodość także? To także na przykład słomiany zapał. Ludzie bardzo często szybko łapią zaangażowanie, chce im się działać, ale potrafią im to bardzo szybko minąć. Wiąże się z tym też brak jakiejś takiej specjalistycznej wiedzy. Ludzie bardzo często, by coś wykonać, jakąś inicjatywę, próbują to robić intuicyjnie. Bardzo często muszą się uczyć na błędach, spotykają się z niepowodzeniami. Co jest kolejną słabością tego ruchu, to to, że jest tutaj mało osób wykształconych, mających jakieś takie bardziej... mało intelektualistów, w odróżnieniu na przykład do środowisk lewicowych, czy nawet takich mainstreamowych partii. Polski Ruch Narodowy złożony jest głównie z osób, nie mówię, że gorszych, ponieważ każdy człowiek tak naprawdę, czy to ktoś po zawodówce, czy ktoś po studiach, czasami osoba po zawodówce bardzo często się okazuje, że jest lepszą osobą niż osoba po studiach, jest lepszym człowiekiem, jest bardziej wierna idei, jest bardziej lojalna wobec swojego środowiska. W każdym razie jednak ten potencjał intelektualny Polskiego Ruchu Narodowego nie jest taki, jaki powinien być. Co jest kolejną słabością Polskiego Ruchu Narodowego, to jest fakt, że istnieje tutaj zbyt duży wpływ Kościoła katolickiego. Narodowcy zbyt często niestety utożsamiają interes narodu z interesem Kościoła, a on taki nie jest. Czasami bywają te interesy zbieżne, niemniej jednak bardzo często zdarza się w pewnych sytuacjach, że te interesy gdzieś się rozbiegają. Nie zapominajmy o tym, że Kościół jest wspólnotą ponadnarodową, ponadetniczną i tu nie występują żadne podziały rasowe, podziały narodowe. Najważniejsza jest wiara w Jezusa, natomiast i wspólnota Kościoła, a nie narodowa. Dlatego te interesy czasami mogą być rozbieżne. No i co jest jeszcze kolejną słabością w mojej subiektywnej opinii, być może największą, to jak to nazwę, tak trochę z angielska, taki wolnorynkowy mindfuck. Kapitalistyczni demagodzy przenikają także do polskiej myśli narodowej i mieszają ludziom w głowach, insynuując, że największym i najbardziej ograniczającym ich zarobki czynnikiem są podatki i ZUS. Nie jest to prawdą. Nie jest to prawdą tak samo w sytuacji nawet i przedsiębiorców, ponieważ największym zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców wcale nie są podatki, ZUS i płaca dla pracownika, tylko zagraniczna konkurencja, która po prostu dysponuje dużo większą przewagą kapitałową i jest w stanie zapewnić, dać dużo lepsze warunki, dużo niższe ceny. Bardziej naiwni na to się łapią, a uproszczenia oferowane im przez
autorytety takie jak Janusz Korwin-Mikke świetnie harmonizują się z wszechobecnym historycyzmem w takim wydaniu Precz z komuną, ponieważ to wszystko się łączy wtedy w jedną całość. My jesteśmy tutaj wolnorynkowi, my jesteśmy kapitalistami, nie lubimy komuny, nienawidzimy komuny, no to mamy jedną spójną całość. Tak to wygląda. Niestety prawda jest trochę bardziej skomplikowana i trzeba się nad tym troszkę głębiej zastanowić, trzeba czasami nad tym poczytać, albo wziąć udział w takiej konferencji, jak chociażby ta dzisiejsza. No i jeszcze jedna taka ważna rzecz, że współczesny polski ruch narodowy ma do zaoferowania niestety, ale głównie historię i sprawy obyczajowe, natomiast w kwestiach ekonomii, gospodarki praktycznie nic. Wiele różnych rozwiązań i założeń musimy wypracowywać sami, często od podstaw, często nawet na bazie różnych ekonomistów, którzy z myślą narodową nie mają nic wspólnego, niemniej jednak czasami mają rację. Dotychczas nie dominowały takie tematy były marginalizowane, takie tematy nie istniały, czy to w wydaniu chociażby wcześniej Giertychowskim i LPR-u, czy to później przygody ruchu narodowego. Tutaj ekonomia i gospodarka były, no nie istniały praktycznie. Kolejnym kłopotem, kolejną słabością polskiego ruchu narodowego jest duża subkulturyzacja, która niekiedy w pewnych, czasami beznadziejnych przypadkach może być bardzo kłopotliwa. No, efekty czegoś takiego to mieliśmy chociażby w przypadku tej afery wafelkowej spod Wodzisławia, gdy wybuchła taka medialna afera i na podstawie tej afery ktoś wpadł z pomysłu na to, Robert Winnicki dokładnie, powiedział, że on mówi sprawdzam i że on chce znowelizować artykuł 256 kodeksu karnego związany tam z promocją totalitarnych ideologii, dopisano tam m.in. banderyzm i tak dalej. W każdym razie no, później ta nowelizacja została też uchylona, ponieważ okazała się bublem prawnym. Ale wszystko to wybuchło z powodu grupki, która tam sobie po prostu obchodziła urodziny pewnego sławnego austriackiego malarza. No i co tu jeszcze warto powiedzieć? Niestety, ale duża część osób w tym ruchu jest w nim tylko dlatego, ponieważ istnieje taka moda. Ta moda jest już na wypaleniu. To już nie jest tak silne jak kilka lat temu, aczkolwiek kilka lat temu to było widoczne, że w tym ruchu były osoby, które w sumie nie wiedziały nic, nie wiedziały co i jak, ale miały koszulki. Fajnie było tak przyjechać raz do roku na Marsz Niepodległości, zrobić sobie fajne takie zdjęcie z racą albo pokazać się w gronie znajomych, którzy ze swojego miasta jadą. No i tak to niestety wygląda i takie są wady współczesnego ruchu narodowego. Ale jakie mamy szanse? To jest myślę bardzo ciekawe. Czym są właściwie te szanse? Jako, że jesteśmy ruchem narodowym, antysystemowym, to dążymy do zmiany obecnego status quo i odbudowy tradycyjnych wartości. Chcemy systemu sprawiedliwości społecznej, w którym praca, dom i chleb będą prawem dla każdej polskiej rodziny. Musimy oczekiwać zmiany, w szczególności zakończenia bipolarnego rozkładu sił politycznych. Bez zakończenia tego festiwalu popisu scena polityczna dalej będzie zabetonowana, a głosy potencjalnego elektoratu narodowego będą zabierane przez PiS. Kiedy taka zmiana mogłaby nastąpić? Otóż nie jest tajemnicą, że w systemie kapitalistycznym występują na przemian cykle hossy i bessy, są boomy i recesje. Są czasy lepsze i gorsze, lata chude i tłuste, prawda? No i znajdujemy się w przededniu tego nadchodzącego kryzysu. O tym mówią tak naprawdę wszyscy ekonomiści. I co więcej, mówią oni, że ten nadchodzący kryzys będzie dużo bardziej dotkliwy niż ten z 2008 roku. Kryzys z 2008 roku tak naprawdę nie był dla Polski aż tak dotkliwy, jak dla państw z Zachodu. Dlaczego nie był taki dotkliwy? Ponieważ Polska znajdowała się wtedy na takim etapie, że bardzo dużo osób wyjeżdżało tak naprawdę za pracą i to bezrobocie, które jest pokłosiem tego kryzysu ekonomicznego, jednym z wielu, nie było aż tak dotkliwe. Ten zbliżający się kryzys będzie dużo gorszy. Jest nieuchronny, ale co więcej, ten kryzys może być spotęgowany jeszcze bardziej rywalizacją, właściwie to wojnami handlowymi prowadzonymi przez Stany Zjednoczone, czy to z Unią Europejską,
głównie z Francją oraz z Niemcami, z koncernami niemieckimi, koncernami francuskimi. Jest bardzo, o tym mało się mówi, ale to jest bardzo intensywna wojna handlowa, ale ona i tak nie jest tak intensywna, jak wojna handlowa USA z Chinami. To nie jest już tylko wojna handlowa, tylko to jest właściwie rywalizacja o stanowisko światowego hegemona. I z czym taka wojna handlowa i kryzys gospodarczy się wiążą? Wiążą się z jego efektami, czyli recesją, cofaniem się rynków, wzrostem bezrobocia, wzrostem niezadowolenia. Przerywane, w przypadku wojny, przerywane są łańcuchy dostaw, pewne towary nie są już dostępne, ceny szaleją. Naprawdę bardzo ciężko jest wymienić wszystkie efekty kryzysu czy wojny, która też nie można jej wykluczyć, prawda? I w takiej sytuacji, gdy rośnie to niezadowolenie, ludzie koncentrują się na partiach bądź organizacjach, które chcą bronić ich interesów, chcą zapewnić im jakąś względną stabilizację i siłą rzeczy skłaniają się ku organizacjom o profilu lewicowym. Nas interesuje, by skłaniały się do organizacji o profilu narodowo-lewicowym, w tym przypadku organizacji socjalnarodowych, takich jak Praca Polska. Jest też drugi wariant, który może być szansą dla polskiego ruchu narodowo-socjalnego. Drugi wariant jest taki, że ludzie, wyborcy PiSu, pokażą im w końcu czerwoną kartkę. To, co ostatnio się dzieje, bo to wszystko wynika tak naprawdę ze zmiany, która dokonała się na Nowogrodzkiej. Pani Beata Szydło została zastąpiona premierem Mateuszem Morawieckim. Tam jeszcze były przetasowania w Radzie Ministrów, w rządzie. I PiS odwrócił swoją politykę o 180 stopni. PiS doszedł do władzy na hasłach antyimigranckich, sprzeciwiał się przyjmowaniu imigrantów, a co zrobił PiS, co zaczął robić PiS za czasów Mateusza Morawieckiego? Zaczął wciągać imigrantów, może nie tych z Unii Europejskiej, tych narzucanych nam przez Unię Europejską, ale imigrantów dobrowolnie ściąganych ze wschodu, z Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, z Wietnamu, z Nepalu, Indii, Bangladeszu. No fakt, Unia Europejska nam ich nie narzuca, ale oni są brani, ponieważ nasi przedsiębiorcy sobie tego życzą, bo życzą sobie tego, by wzrost poziomu wynagrodzeń został zastopowany, by polska gospodarka była dalej konkurencyjna względem tej europejskiej, byśmy dalej byli takim tanim kołchozem, taką tanią montownią dla Europy, gdzie po prostu będzie się tu opłacało przenieść biznes bez tania siła robocza i to ma być nasz atut. Tania siła robocza, a gdzie w tym wszystkim człowiek, gdzie w tym wszystkim dobro polskiego narodu? Tego nie ma, to jest nieistotne. Druga rzecz, uległość wobec Ameryki i roszczeń żydowskich. PiS jednoznacznie pozycjonując się po stronie Ameryki i prowadząc taką dosyć intensywną narrację przeciwko Rosji i Chinom, wszystko postawił na jedną kartę i w tym momencie roszczenia żydowskie czy to, co mówią nam nasi, no w sumie można powiedzieć nam namiestnicy nasi z Waszyngtonu, nasi panowie, bo to oni de facto, co pani ambasador Georgetta Mosbacher nam powie, to jest wszystko spełniane. I trzecia rzecz, którą PiS grabi sobie, że tak powiem, u swojego elektoratu, to jest to, że ostatnio Polska stała się areną tak naprawdę ideologicznych walk, ideologicznego starcia Zachodu z polską kulturą. Po Polsce jeździ taki objazdowy cyrk tęczowy, w którym eksponowani są faceci w sukienkach z brodami. Oni sobie jeżdżą Białystok, Lublin, Poznań, Wrocław, Warszawa, Płock ostatnio. Po całej Polsce sobie jeżdżą. I PiS z tym nic nie może zrobić, a jego wyborcy Prawa i Sprawiedliwości raczej należą do tych konserwatywnych, którym obecność tego typu cyrku w ich miastach nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. I właśnie wskutek tego i tej bierności wobec tych trzech rzeczy, o których powiedziałem, wyborcy mogą w końcu pokazać czerwoną kartkę dla PiSu. Pytanie tylko, co się wtedy stanie i kogo wybiorą ludzie, kto przejmie władzę i jaka będzie przyszłość? No, odpowiedzi na to pytanie nie wiem, nie znam, ale na pewno będzie ciekawe.
No i przejdźmy do ostatniego aspektu tej mojej analizy. To jest, jakie są zagrożenia dla Polskiego Ruchu Socjalno-Narodowego. Wspomniałem już o nowelizacji ustawy 256 kodeksu karnego, notabene zainicjowanej przez właśnie narodowego posła Roberta Winnickiego. Jest to oczywiste zagrożenie, ponieważ prawo, wykładnia prawa to jest rzecz naprawdę bardzo skomplikowana. Co jeden sędzia orzeknie w jeden sposób, drugi sędzia może orzec w inny sposób. Prawo jest bardzo często interpretowane dowolnie i zwykły człowiek może się w tym pogubić. I już nawet sam fakt posiadania sprawy karnej za posiadanie określonych poglądów jest dosyć dużym utrudnieniem dla każdego człowieka, bo później człowiek jest niestety ciągany po sądach, nie zostanie skazany, ale jednak i tak jest to bardzo duże utrudnienie dla człowieka. Chyba nikt nie odnajduje przyjemności, nikt z tutaj zgromadzonych nie odnajduje przyjemności w jeżdżeniu po sądach czy po zeznaniach i tak dalej, tłumaczeniu się z tego, że W nie jest cielęciem, prawda? Co jest kolejnym zagrożeniem dla nas, a właściwie to dla całego naszego społeczeństwa, to jest rozmiękczenie go. Wspomniałem na samym początku, jeszcze parę lat temu 97% naszego społeczeństwa to byli etniczni Polacy. Nasze społeczeństwo było w 97% homogeniczne. Dziś jest troszkę inaczej. Przyjęliśmy bardzo dużo imigrantów, głównie z Ukrainy, głównie ze wschodu, ale teraz coraz częściej przyjmowani są imigranci z krajów, o których wcześniej powiedziałem. I w ten sposób można rozmiękczyć nasze społeczeństwo. Innym sposobem rozmiękczenia naszego społeczeństwa jest właśnie liberalna propaganda tych tęczowych dewiacji, nihilizmu, hedonizmu, braku wartości, konsumpcjonizmu, materializmu. To wszystko jest sprzężone z systemem, w którym żyjemy i to wszystko wpływa na to, że ludzie coraz mniej patrzą na wartości takie jak naród, rodzina, a coraz bardziej patrzą na jakieś takie rzeczy stanowiące iluzję szczęścia, jak nowy iPhone, nowy samochód i tego typu rzeczy. Tym chciałbym też poniekąd już zakończyć tę część i przejść do takiego podsumowania. Podsumowanie nie będzie długie. Podsumuję to tylko w ten sposób, że z tego, o czym powiedziałem, wynika, że mamy w Polsce zapotrzebowanie zarówno na istnienie partii i organizacji o profilu łączącym dbałość o interesy narodu w kontekście jego większości, czyli ludzi pracy, ludzi pracujących, czy to rolników, czy prekariatu pracującego w korporacjach, czy po prostu klasycznej takiej klasy pracującej. Jest takie zapotrzebowanie i jest też ten elektorat. Ten elektorat, co prawda, teraz w znacznej części uciekł do PiS-u. Jak dzisiaj rozmawialiśmy o tych JOW-ach i o procentach wyborczych, ludzie też bardzo często głosowali na ten PiS tylko dlatego, ponieważ nie wierzyli nawet w ten ruch narodowy. Oni by zagłosowali bardzo często, ale oni nie wierzyli, że po prostu przekroczą ten próg wyborczy, a bardzo nie chcieliby do władzy doszła Platforma. I dlatego najważniejszym też aspektem tego wszystkiego jest zlikwidowanie tego bipolarnego podziału polskiego systemu politycznego, zmniejszenie też tych progów wyborczych. Nawet żeby ten 1% był, bo obecnie jest 5%. 5% to jest naprawdę dużo. 1% jest do zrealizowania i wtedy ludzie mogą głosować zgodnie z własnym sumieniem, a nie głosować na mniejsze zło. By to wszystko uzyskać, musimy prowadzić bardzo intensywną pracę, między innymi też taką, jaką wykonujemy na tej konferencji. Musimy wychodzić do ludzi, rozmawiać z nimi, uświadamiać ich, pokazywać im pewne rozwiązania, mówić im, że pewne rzeczy nie są tak proste, jak tłumaczą im ich autorytety pokroju Janusza Korwin-Mikke czy Stanisława Michalkiewicza, dla których wszystko jest proste i nieskomplikowane i chcącemu nie dzieje się krzywda, nie? Także tak już chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo za uwagę.